Będąc jeszcze młodym chłopcem, oglądając mnóstwo spotkań różnych rozgrywek, czy to pucharowych, czy polskich, zawsze starałem się słuchać tego, co mówią komentatorzy. I zawsze uważałem, że to jest ciężka praca, przygotowanie się do takiego meczu, żeby go skomentować przez te 90 minut i przykuć jakby uwagę widza. To jest to kawał roboty, którą muszą wykonać komentatorzy przed rozpoczęciem transmisji, więc zawsze byłem pełen podziwu dla tego, co robili. I będąc już doświadczonym dziennikarzem, poznałem wielu z tych dziennikarzy, komentatorów, sprawozdawców, więc uznałem, że skoro mam możliwość napisania książki o ich pracy i docenienia ich pracy po to, aby kibice mogli zobaczyć, jak ciężką pracę muszą wykonać, dlatego też postanowiłem zebrać to wszystko w jedną całość i spisać w książce. Największą trudność sprawił research, czyli znalezienie tych wszystkich legendarnych cytatów, które na przestrzeni ostatnich dwóch dekad się zdarzyły niektórym komentatorom, typu pan Dariusz Szpakowski czy Mateusz Borek. Internet niby jest pełen wszystkich różnych ciekawych rzeczy, natomiast jeśli chodzi o cytaty komentatorów, to były godziny odsłuchań przeze mnie materiałów z różnych spotkań po to, aby wyłowić te perełki komentatorskie. Niezmiennie od ponad 20 lat ulubionym moim komentatorem sportowym, sprawozdawcą jest pan Dariusz Szpakowski. I śmiem twierdzić tutaj, że nie ma w tym momencie lepszego w Polsce komentatora, który tak buduje emocje w czasie transmisji, tak maluje emocjami ta gradacja głosu. Czasami też być może troszkę przesadzone, jak kibice też uważają, że pan Dariusz troszkę przesadza, ale nikt, powtarzam jeszcze raz, nie jest w stanie tego zrobić w ten sposób jak on. Mój ulubiony tekst, który padł z ust komentatora sportowego, znajduje się w tytule książki, czyli z Wembley wita Dariusz Ciszewski, gdzie Dariusz Szpakowski, próbując nawiązać do swojego wielkiego mentora Jana Ciszewskiego, chciał się przywitać z Wembley tak samo jak pan Jan w 70-tych latach i wyszło z tego zamiast Dariusz Szpakowski, wyszło Dariusz Ciszewski. Zawsze chciałem skomentować mecz piłkarski, robiłem to od dziecka, nagrywałem swój głos na kasetę magnetofonową, oglądając z tatą spotkania. Później tata odsłuchiwał te moje popisy przed mikrofonem i twierdził zawsze, że potrafię komentować spotkania i mówię, zawsze chciałem to zrobić, jeszcze się do tej pory to nie udało, ale miejmy nadzieję, że jeszcze to jest przede mną.